Słuchajcie, kochani, nazywam się Aneta i chcę wam powiedzieć, że nie jesteśmy tutaj przypadkiem. Nikt z nas nie jest przypadkiem na ziemi. Nikt z nas nie jest przypadkiem. Bo Bóg stworzył każdego z nas dla relacji ze sobą. Ten święty Bóg chce, żebyśmy mieli relację z Nim. To dobry Bóg. To Bóg miłości. On chce, żebyśmy do Niego wołali Abba Ojcze. Abba Ojcze to znaczy tatusiu. Tatusiu! On Ciebie kocha. Może ziemski ojciec Ciebie nie kochał. Tak jak mój ziemski też mnie nie kochał. A może kochał, ale nie wiedział, jak mi okazać miłość. Ale On, Bóg, jest miłością. I w Nim nie ma chwilowego zaćmienia. On jest miłością. Jeśli do Niego zawołasz, to nigdy się nie pomylisz. Bo miłości nie pomylisz z żadną podróbą. Miłość jest jedna. Miłość jest prawdziwa. Miłością jest Jezus Chrystus. To osoba. To żywy Bóg. To żywy Bóg. I On poszedł na krzyż. Umarł za Ciebie i za mnie. Ja byłam kiedyś dobrą dziewczynką. Taką dobrą. Nie paliłam. Nie czpałam. I myślałam, że może jakoś pójdę do nieba. Ale Słowo Boże mówi, że każdy dobry uczynek, nawet ten mój, jakby się wydawało, to zwykła szmata, to zwykła brudna szmata. Ona nie ma nic wspólnego z ofiarą na krzyżu, bo ofiara na krzyżu jest całkowita, jest zupełna. Jego krew wystarczy, żeby Ciebie obmyć z brudu. Jego krew wystarczy, ona Ciebie obmyje, a Ty będziesz stał przed Bogiem czysty i sprawiedliwy, jeśli tylko w to uwierzysz. Słowo Boże mówi, że musimy się narodzić na nowo z ducha. Z ducha. Musimy się narodzić, uwierzyć, że ten dobry Bóg poniósł na krzyżu Twój i mój grzech. On tam umarł, Jezus Chrystus, i pokonał śmierć. I jedyny dystans, jaki Cię oddziela od Boga, to Twoje ego. I On za to umarł. Wystarczy, że do Niego zawołasz. Jezu, przyjdź do mnie. Nie znam Ciebie. Wydaje mi się, że jestem szczęśliwy bez Ciebie, ale ciągle czegoś mi brakuje. Dlatego być może przychodzisz tutaj raz do roku, bo potrzebujesz wrażeń. Ale jeśli zawołasz do żywego Boga, to On będzie 24 godziny na dobę z Tobą. On Ci da takie wrażenia. On Ci da takie wrażenia, że będziesz stał tutaj tak jak ja i się darł z miłości do Niego. Bo kiedy Go poznasz, to nie będziesz w stanie zatrzymać tej prawdy. Ty będziesz musiał mówić, jak On jest dobry, bo to dobry Bóg. Ja poznałam Boga, nie religię, żywego Boga. On nie jest na krzyżu, On nie jest odległy. On się nami interesuje. On się nami interesuje. Każdym aspektem naszego życia. On jest miłością. On jest miłością, zawołaj do Niego. Zawołaj do Niego, bo On za Ciebie umarł i On czeka, kiedy będziesz do Niego mówił. On się będzie cieszył, kiedy będziesz do Niego mówił. On się będzie cieszył, kiedy będzie słyszał Twój głos. Kiedy będziesz do Niego mówił, tatusiu, kiedy Go poznasz, zaufasz Mu i On będzie Twoim tatusiem, a nie wielkim, jakimś odległym Bogiem. On jest święty. On jest święty, ale On chce być z Tobą. On chce być z Tobą. Dlatego Jego krew wylała się. Nie, ona jest całkowita. Krew Jezusa jest całkowita. Zmyje z Ciebie każdy brud. Każdy. Każdy. Tylko przyjdź do Niego i zawołaj do Niego. Jezu, potrzebuję Ciebie. Jezu, potrzebuję Ciebie. Jezu, potrzebuję Ciebie. Amen.